Zróbmy kilka przykładów rozwiązywania równań. Pokażę równania, które nie będą wymagały wiele pracy. Chciałbym skupić się na tym, co akurat dzieje się w równaniu i dlaczego sensowne są wszystkie kroki, które podejmujemy. W pierwszym równaniu mamy x. Przepiszę go: x dodać 11 jest równe 7. Mamy tu małą kropkę. Pozwólcie, że ją usunę. Nie chcę, żebyście pomyśleli, że mam tu jakieś części dziesiętne. Wracamy do naszego równania. Więc co nam to mówi? Jakaś liczba dodać 11 równa się 7. Możemy obliczyć to w pamięci. Co muszę dodać do 11, aby otrzymać 7? Zapewne będzie to jakaś liczba ujemna. Nauczymy się, jak robić to systematycznie. Podczas rozwiązywania równania chcemy osiągnąć coś takiego, że po skończeniu powinno nam wyjść, że x jest równe czemuś. To będzie naszą odpowiedzią. Dowiemy się jaka liczba spełnia równanie. By do tego dojść chcemy, żeby x był po lewej stronie równania. Nie chcemy tej jedenastki tutaj chcemy pozbyć się w jakiś sposób tej jedenastki po lewej stronie równania. Jeśli chcemy to zrobić, nie możemy pozbyć się jedenastki tylko po lewej stronie. Chciałoby się powiedzieć, hej, odejmę to 11 z lewej strony równania, ale to jest równanie. Jeśli robisz cokolwiek po jednej stronie równania, musisz zrobić to samo po drugiej stronie. Jeśli x dodać 11 równa się 7, x dodać 11 odjąć 11, nie będzie się równać 7. Musimy także odjąć 11 od 7. Teraz obie strony równe. Pamiętajcie, kładę na to bardzo duży nacisk. Chciałbym, żebyście naprawdę pomyśleli, co to równanie znaczy. Równanie pochodzi od koncepcji równości. To równa się temu, te dwie rzeczy, to równe wielkości. By to równanie wciąż było prawdziwe, cokolwiek zrobię tu, jeśli odejmę 11 od tej wielkości, by równanie wciąż było prawdziwe, muszę też odjąć 11 od tej wielkości. x dodać 7 i 7 są równe. Pozostaną równe po odjęciu od nich 11. Skupmy się na lewej stronie równania minus 11, dodać x, dodać 11. Minus 11, dodać 11, one się wzajemnie skrócą. 11 odjąć 11 to 0. Po lewej stronie pozostaje jedynie x, który jest równy 7 odjąć 11. Ile to jest 7 odjąć 11? Możemy narysować oś liczbową. Jeśli narysujemy oś tutaj 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 jest tu. Jeśli od 7 odejmujemy 11, cofamy się o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. 11, doprowadza nas to do minus 4. 7 odjąć, 11 to minus 4. To nasze pierwsze rozwiązanie. Teraz mamy siedmiokrotność jakiejś liczby. Nasz nowy problem. 7 razy jakiś x równa się 21. To będzie inne x niż tutaj. Będziemy dochodzić do tego, aby x był równy czemuś. Pamiętajmy, mamy x, które jest równe czemuś. Jak doprowadzić je do takiej postaci? Ponownie napiszę ten problem. 7 razy coś równa się 21. Mogę przemyśleć to na dwa sposoby. Jeśli podzielę 7 razy x przez 7, co mi zostanie? 7 razy coś podzielone przez 7 o to, co mi zostanie. Na końcu zostaje tylko x. Jeśli robię to po lewej stronie równania, muszę też zrobić to po prawej stronie równania. Pamiętaj, 7x jest równe 21. Jest tym samym co 21. By zachować równość, kiedy dzielę przez 7 po lewej, muszę też podzielić przez 7 po prawej. Kiedy już to zrobię, 7 razy x, 7x podzielone przez 7, czyli x to 21 podzielone przez 7. Co będzie się równać 3. Rozwiązanie równa się x jest równy 3. Możemy to sprawdzić 3 podstawiamy do równania: 7 razy 3 to niezaprzeczalnie 21. To samo tu x jest równy minus 4. Minus 4 dodać 11 to to samo, co 11 odjąć 4, czyli na pewno 7. Kolejny przykład wygląda na trochę trudniejszy. Mamy 5x w liczniku. I 12 w mianowniku, co równa się 2 trzecim. Jak pozbyć się wszystkiego oprócz x tutaj? Możemy pomnożyć lub podzielić, aby x pozostał sam. Jeśli pomnożylibyśmy obie strony tego równania przez 12 piątych, co się stanie? Jeśli pomnożę lewą stronę przez 12 piątych, muszę pamiętać, aby to samo zrobić po drugiej. Pomnożę lewą stronę przez 12 piątych. Muszę też pomnożyć prawą stronę przez 12 piątych, by równanie pozostało niezmienione. Dlaczego akurat wybrałem 12 piątych? Chciałem wybrać liczbę, która doskonale skróci się z 5 12. Jasne? Mamy tu 5 12, 12 piątych razy 5 12. 12 się skracają, piątki się skracają i zostaje nam x. x równa się 2 trzecie razy 12 piątych. Możemy podzielić 12 przez 3 i otrzymać 4. Możemy podzielić 3 przez 3 i otrzymać 1. Otrzymujemy więc 2 razy 4 jest równe 8 pierwszych razy 5, x jest równe 8 piątych. Możecie teraz zapytać, hej, tutaj podzieliłeś przez 7, a tutaj mnożysz przez odwrotność współczynnika liczby przy x. Skąd mamy wiedzieć, co kiedy robić? Odpowiedź brzmi: możesz zrobić albo tak, albo tak. Mogłem rozwiązać taki sam problem tamtą metodą. Na początku równanie miało kształt 7x równa się 21. Zamiast dzielenia przez 7 mogłem pomnożyć przez odwrotność siódemki. Wtedy musiałbym pomnożyć przez odwrotność siódemki obie strony równania. To to samo, co dzielenie przez 7. Możecie to sprawdzić. Kiedy mnożymy przez 1 siódmą, robimy to samo, co podczas dzielenia przez 7. Jeśli tak zrobimy, one się skrócą. To jest 1 siódma razy 7 pierwszych. Siódemki skracają, pozostaje x jest równy 21/7, czyli 3. Tutaj mamy 5x/12. Zapiszę to w inny sposób. Mogę to zapisać jako 5x/12 jest równe 2/3. To taki sam przypadek, jedynie oddzielam trochę x. 5/12 razy x to 5x/12. Dzielę obie strony przez 5/12. Tym samym dzieląc 5 przez 12. Ale co to właściwie jest dzielenie przez 5 12? To to samo, co mnożenie przez 12 piątych. Dzielenie przez ułamek to to samo, co mnożenie przez jego odwrotność. I tu, i tu robimy to samo. Czy dzielimy przez liczbę przy x? Jak robiliśmy tu, czy mnożymy przez odwrotność liczby przy x, robimy dokładnie to samo. Zróbmy kilka innych przykładów. Są one właściwie tylko po to, by pokazać, że zmienna to nie zawsze x. Zmienną może być q, może być z, a także s. Zmienną może być każda litera. Rozwiążmy te równania na dole. Mamy tu, przepiszę to, q odjąć 13 równa się minus 13. Po raz kolejny chcemy pozostawić na jednej stronie tylko Q. Chcemy doprowadzić równanie do postaci Q jest równe czemuś i rozwiązać równanie. Jak możemy pozostawić Q samo? Jak możemy się pozbyć tej trzynastki? Jeśli dodamy 13 po obu stronach równania, dodam 13 po obu stronach równania dodaję 13, ponieważ jeżeli dodam 13 do minus 13 lub minus 13 tutaj, wyjdzie 0. Po lewej stronie równania pozostaje tylko Q. A co pozostaje po prawej stronie? To i to się skróci. Po prawej stronie minus 13 dodać 13 to 0. Nasze rozwiązanie to Q jest równe 0. Możemy je sprawdzić. 0 odjąć 13 to niezaprzeczalnie minus 13. Więc się zgadza. Zapomniałem sprawdzić to równanie. Sprawdźmy je. W algebrze zawsze można sprawdzić swoją odpowiedź. x jest równe 8 piątych. Sprawdźmy naszą odpowiedź. 5 dwunastych razy x razy 8 piątych jest równe. Piątki się skracają. Możemy podzielić 8 przez 4 i uzyskać 2. Możemy podzielić 12 przez 4 i uzyskać 3. Wynik to 2 trzecie. Zawsze możemy sprawdzić. Kiedy uzyskujemy odpowiedź, zawsze sprawdzajmy. Zajmijmy się tymi dwoma. Z dodać 1 i 1 dziesiąta równa się 3 i 1 dziesięciotysięczna. Chcemy pozbyć się tego 1 i 1 dziesiątej na lewej stronie. Najlepszy sposób, jaki wymyśliłem, to odjęcie 1 i 1 dziesiątej po obydwu stronach. Jeśli zrobię to po lewej, muszę to samo zrobić po prawej stronie równania. Spójrzcie, jeśli odejmę 1 i 1 dziesiątą od z i dodam 1 i 1 dziesiątą do z 1 i 1 dziesiąta się skrócą. Zostanie z Równa się 3 i 1 dziesięciotysięczna odjąć 1 i 1 dziesiąta. Wykonamy odejmowanie ułamków dziesiętnych. To jest najtrudniejsza część zadania. 3 i 1 dziesięciotysięczna odjąć 1 i 1 dziesiąta. Wyrównujemy liczbę miejsc po przecinku. Minus 1 i 1 dziesiąta. Właśnie tak. Możemy dodać kilka zer, żeby uczynić to równanie bardziej przejrzystym. Teraz odejmowanie. 1 odjąć 0 to 1, 0 odjąć 0 to 0, 0 odjąć 0 to 0. Hmm. Nie możemy od 0 odjąć 1, możemy pożyczyć, więc to stanie się 10, która normalnie jest 1. My zabierzemy stąd 1, dzięki czemu to staje się 2. Zrozumiano? Pożyczyliśmy od 3. Wzięliśmy całą jedność i ustawiliśmy w miejscu dziesiątek, więc staje się ono 10, /10 więc 10 odjąć 1 to 9. Mamy nasze miejsce dziesiętne. I 2 odjąć 1 to 1. Rozwiązanie to 1 i 9 tysięcy 1 dziesięciotysięcznych. Możemy to sprawdzić. Ile to jest z dodać 1 i 1 dziesiąta? Dodajemy... Otrzymujemy 1, 0, 0, 9 plus 1 to 10. 1 dodać 1, dodać 1 to 3. Mamy nasz znak dziesiętny, a odpowiedź to 3 i 1 dziesięciotysięczna. To dobre powtórzenie odejmowania ułamków dziesiętnych. I ostatnie równanie. 21s jest równe 3. Możemy zrobić to na dwa sposoby, które są praktycznie takie same. 21 razy jakaś liczba równa się 3. Co się stanie, jeśli pomnożymy obie strony przez 1,21? Przez odwrotność współczynnika. Współczynnik to liczba znajdująca się przed zmienną, która jest mnożnikiem zmiennej. 1/21 razy 21 to po prostu 1, więc otrzymujemy S równe 3 21. A 3 21 to to samo co 1/7. Możemy sprawdzić, ile to 21 razy 1 siódma. Jest to równe

Mam nadzieję, że przykłady te były pomocne.